Witam serdecznie na szybkim unboxingu. Tym razem zajmiemy się plecakiem od firmy Dell. Jest to Hot Pursuit, plecak 15,6 cala dla takich samych laptopów. Mamy tutaj przegródki różnego. O, jeszcze pochłania te wilgoci. Tu możemy zmieścić nasze kabelki, wszystkie myszki. Jeśli chcemy się dostać do komputera, a tu mamy tutaj dodatkowy zestaw i mamy całą naszą przegrodę. Tu mamy główne gamingowe słuchawki, możemy podpiąć. Odpinana rzepa. Dodatkowa kieszeń, jakieś przybory do pisania, telefony, tablety. Oczywiście zaraz to wszystko zapakujemy. Więc na sam początek pierwsze co idzie, to oczywiście laptop. Jest to mój laptop, na którym robię wszystkie rzeczy i często go zabieram ze sobą w podróż. Laptop, jak widzimy, się mieści. Możemy go zamknąć i nic mu już się nie stanie. Dodatkowo ze sobą zabieram swoją myszkę Rival 100. Więc też się przyda. Oczywiście myszkę mogę dać tu, ewentualnie schować ją tutaj. Ale jak już mamy myszkę i mamy komputer, to nie może nam zabrać podkładki od Razera. Więc podkładka też się zmieści. Nawet mamy tutaj... Czyżby to była specjalna kieszonka? Nie. To tylko tak wyglądało. Chociaż... I jaka mała podkładka by musiałaby się tu zmieścić. Ale... I nasza... No nie do tej kieszonki akurat, ale tutaj bez problemu wejdzie i nasza podkładka. W tej kieszonce ewentualnie możemy schować smartfon. A tutaj drobiazgi, portfel, dokumenty dla osób, które zastanawiają się nad zakupem. Plecak czy torba do transportu laptopów? Wygodniej jest zabrać plecak ze sobą, łatwo można go skonfigurować pod względem zabierania akcesoriów ze sobą. Bo możemy zabrać myszkę, nie wiem, dodatkowe jakieś akcesoria typu dysk zewnętrzny albo tak jak tu mamy przeznaczone na słuchawki gamingowe. Oczywiście dokumenty, nie wiem, jakiś bilet podróżny, kanapki. Picia to raczej bym nie nosił, a zresztą na picie mamy tutaj zewnętrzne po jednej stronie, jak i po drugiej siateczki. Mamy tutaj fikuśne gumeczki, którymi zamkniemy. Plecak ma tutaj coś plastikowego, taki a la pancerz, więc jeśli ktoś nas uderzy, to komputer jest chroniony. Oczywiście membrana, która zapewnia i kanały oddychaniu, żeby nam się nie pociły plecy. Wszystko dobrze, mocno zrobione. I mamy też dodatkową kieszonkę tutaj na dole, z której w razie gdyby zaczęło nam padać deszcz, a nie mielibyśmy parasola przy sobie, to mamy taką oto pelerynę z logo Della. Więc po ubraniu nasz komputer jest gotowy i nic mu się nie stanie, nawet powiedzmy nawet w największym deszczu. Dziękuję za tą szybką recenzję i szybki unboxing. Oczywiście polecam ten produkt. Oczywiście link do niego będzie w opisie pod filmem. Dziękuję za uwagę i zapraszam.